wszystko, nie? Proszę bardzo, trzymaj. Na kostkę! Nie machaj. Przekazujemy dalej. Ale oni ci dadzą. Duże brawa dla panu. Duże brawa. Szymon. Coś chce? Zaraz coś dostałam. Ustawiamy się na złóż. Dalej. Jeszcze dalej. Ale które to? To jest ten, który jest. Ale na to chyba macie, co? Jedziemy 21 dni na koniach jako miłośnicy jazdy konnej i historii. Wiecie, jakie było wielkie wydarzenie 100 lat temu czy 100 i ponad? Wasi dziadkowie walczyli, żeby Polska odzyskała wolność. Spytajcie, który z waszych dziadków jeszcze może to pamiętać? Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Przybrani jesteśmy tak mniej więcej jak powstańcy styczniowi. Przejechaliśmy ponad 500 kilometrów. Do końca mamy jeszcze 3 dni. Pokonamy granicę 700 kilometrów. Wydarzeń historycznych wiecie, Polska odzyskała niepodległość, były powstania. Proszę o tym popytać o swoich nauczycieli historii. My pokażemy wam namiastkę, jak nasi dziadowie, ojcowie jeździli w wojsku na koniach, jaką bronią walczyli, czyli będzie to tylko namiastka, dlatego że 4 konie. Ale wyobraźcie sobie, że jest nas 100 albo i 200. Tyle mam ja wam do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę bardzo. Za chwilę komendant naszej grupy, pan Kalik, poprowadzi rotmistrz. Pan Kalik poprowadzi musztrę, jak jeżdżono na koniach. Będą to takie małe układy, które dadzą wam namiastkę tego, jak to było w przeszłości. Ha ha ha!
My dziękujemy również. Hej, dzieciaki, brawo! Mają jedną